Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrałem w Diablo 4. Tym razem będziemy oczyszczali twierdzę w Kedżistanie. Mamy je 3 do zrobienia, jak widzicie tutaj żadnej nie mamy, jeszcze zaliczone. Mamy Redutę Omata, mamy Alcarnus, który obiecałem zrobić ostatni, i Ołtarz Ruin. Zróbmy sobie tą najbliższą na początek, proponuję. Jako już jesteśmy bardzo niedaleko, a możemy być jeszcze bliżej w zasadzie, jak się teleportujemy do miasta niedaleko PvP. I tak zróbmy, najlepiej będzie. Po tym odcinku zostaje nam jeszcze tylko Havezar. No i oczywiście Świątynia Upadłych, ale to jest na zupełnie inną okoliczność. Nie w mieście. Rzecz. Musimy najpierw wygirować postać, dobić do 70 poziomu, co mam nadzieję zrobić dzisiaj. Do końca dnia, mówię to w czwartek. Więc w piątek na pewno będziemy sobie robili to już. Potrzebuję więcej czasu. Dokąd teraz? Jak tu wejść? Górą, górą. Mości panowie. No to już. Co my tu mamy? Zasadzka. Niespodziewana zasadzka. Przeprawą. Na dół. Co my tu mamy? Wróć do żo- to jest... Wiedząco. Ciekawe co nas tu czeka. Ludy Kedżistanu! Wierne dzieci Atarana! Zbyt długo nikczemna kapłanka Hana i jej diabły paliły nasze uprawy, równały z ziemią nasze domy, krzyżowały naszych bliskich. Nie służą Akaratowi, ale samemu władcy nienawiści. Dość! O pierwszym świcie nowego księżyca dołączcie do nas uprawy twierdzy. Boga. Czyli ten twój magista, to daleko zresztą z pola nienawiści się znajdują. Ciekawe, że to ma uzasadnienie w fabule i w lore świata. Bardzo mi się to podoba, naprawdę bardzo. Nie ma we mnie furii. Muszę czekać. Mam jakiś szkielet znaleźć? Tak, dobra. Muszę czekać. Trzeba było znaleźć zwłoki. Nie ma we mnie furii. Nie jest to duże miejsce, wydaje mi się, do tego. Zobaczymy jak to ziemię pod tym miejscem, jeżeli istnieją. Co na trzy chyba mają. Wie na co wiem, że w każdym regionie mają swoje podziemia, jeszcze nie mylę. Chociaż może nie być reguły, być może to będzie 3 na 3, zobaczymy. Już za chwilę. Przy okazji pozwolę sobie odebrać nagrodę od Grzyma Szeptów. Czy to jest znaleźć coś nowego do pozbywania? Jest. Z tych murów ciągnie magię. Wynik eksplozji mocy tajemnej. Jedry ze mnie lekcie. Pewnie jak Wiedźmin. Myślę, że to stąd zaczerpnięto. Zresztą pracował nad questami w Diablo. Człowiek odpowiedzialny za questy w Wiedźminie 3. To jakieś Uwaga. Wspomnienie. Wdarli się przez mury. A to wygląda. O, to obłęd! Przecież my tu zginiemy! Nie zginiemy. Prędzej oddamy życie niż nasz dom! Obyśmy nie musieli tego robić. Zlugawiono ją, załatwiła nas kilka czy szkoda ją, żeby załatwiła tego. Zaraz się przekonamy, oj, ogłuszyła mnie. Uwaga! Boję się tych ataków, które ona kumuje. Zrobić tarczę! I naciśnij się! Musimy kupić swoje ataki na niej, czym prędzej. I wezwać starożytnych na pomoc. Ładnie wjechało teraz. Na krytyku. Może nie będzie tego starożytnych. Tak, odsłonię. Po niej, żegnam. O tak, jeszcze dropek. Dobra, zaspalmy ogień. Na pewno tą podziemię, bo już widziałem do nich wejście tam. Zrobimy za chwilkę, od razu. Na razie uwolnimy twierdzę. Dobra, świetnie.
Pojawili się także inni gracze w okolicy. Zobaczmy, jak stoimy z zadankami. Już lecimy czwarty ten, świetnie. Są tu podziemia, prawda? Jeśli się nie mylę. Niszczająca hekma. Szepnie nie interesuje, tak naprawdę. Tak, musimy do drzewa się teleportować, właśnie, dlatego nie możemy szepnąć. Tu zrobimy od razu, dlaczego nie? Jak jeszcze wiem, kurde, to dopiero to byli inni gracze. Trochę za często się respią, potwory nie powinny po wyczyszczeniu respić się w tej samej strefie, ale w następnej, bo to jest dość uciążliwe, nie ukrywam. Dość mocno uciążliwe nawet, śmiem twierdzić. Tak, teleportujmy się tam, a wtedy zrobimy podziemia. Niszczającą hakemę, tak jest. Twierdza bardzo szybko została oczyszczona. Oczyścimy także i podziemia pod nią. Od razu. Idźmy do drzewa, odebrać nagrodę. Zrzucimy sprzęt do skrytki, żeby nam nie zawalił skrytki od razu. Jestem jeszcze gotów. Dobra, co odbierzemy od drzewa? Kolekcja hełmów. Szukam cały czas tego hełmu. O, ulepszona pieczęć. Świetnie się składa. Zawsze dobrze je zrobić. Jestem jeszcze gotów. Zrzucimy to w skrzynce, tak jak obiecałem, wyruszamy na podbój od razu. Nawet nie przeglądam tego na razie, szkoda czasu. Tego już mamy full. Ja myślę, że więcej nie ma sensu zbierać. Nie ma absolutnie to sensu, zbieractwo dalszych... Oj, nie dotykaj. Dobra, te glify... damy sobie tu. Żeby pamiętać, że są do zrobienia. Na razie tu niech stoją. Coś jeszcze? Nie, to wszystko. Dobra, możemy wyruszać zatem. Oczyścić tą hakemę. Cyk. Redutę. Niszczająca hekma, nie hakema. Dobra, wchodzimy. Teraz powinniśmy być w stanie wypełnić szef dla drzewa. Jednocześnie. Liczę, że pójdzie dobrze wszystko. Liczę, że wszystko pójdzie dobrze. Co my tu mamy? Bez ludu. Klimacik jest mega od początku. Przypomina bardzo katedrę światła. Zabij wszystkich, nie ma sprawy. O, nawet tam w tym chyba pomoże, czy? Świetnie. Bardzo nam pomoże. Wrócimy do tego, bo jednak jest bardzo tego sztuka. Rubinów już nie zbieram, to parzy chyba jeszcze tak. W sumie już nie zbierajmy kamieni szlachetnych, mam tego pełną skrzynce, a jeszcze się nazbieram lepszych ludzi. Już nie podnoszę ich po prostu od tej pory. Muszę czekać. To dopiero pierwsza postać, to jest z tych starych poziomów trudności, więc jeszcze się nazbieramy. Garantuję. Jeszcze do tego nazbieramy. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. A i tu jest prawo, zgodną z zasadą odwieczną. Honorową. Jestem jeszcze gotów. Okej. Potrzebuję więcej furmy. Nie jestem jeszcze gotów. Muszę czekać. A tu się ktoś schował za drzwiami. Ale mamy aimbota. O proszę, nie jadę, nie ostatni. Proszę, jakie wspaniaczki, no. Ja bym pomyślał. Nie ułatwiajmy im roboty. Co by pomyślał? Nie jestem jeszcze gotów. Nie zbieramy kamieni na pewno zgodnie z moją obietnicą. Szmarak chyba jeszcze nie jest uzupełniony. Stosik na full. Zabiorę i nie będę zbierał. Szmaragdy i ametysty, tylko to podmiotę. Smaragdy i ametysty, a resztę nie. Zaraz zresztą sobie sprawdzę. Smaragd, dobra, ametyst tak, ale całej reszty nie. Muszę na to się nada. 17 pozostało, dobra. Nie ma problemu. Z czego duża grupa tu się ukrywa. Dobra, 5 możemy zbierać.
Oczywiście to mam 4, prawda? 5 jednak. Tak się zdarza. Teraz tu na ostro wjedziemy. Uwaga. Na biało. I przez... jeszcze jeden się wygenerował. To się przybywa od tych eventów. I nie ma się co sugerować tam początkową liczbę, bo jeśli potrafi być dużo więcej, słuchajcie, to skrzynek i nie tylko, wylatujących. Szafir też chyba używałem. O tak, żółte przedmioty jak najbardziej na materiały craftingowe. Będą potrzebne cały czas. A zwłaszcza na wyższych poziomach trudności, powiedziałem, tam koszty rosną dopiero ulepszenia przedmiotu. Już nie będą miło łatwe i przyjemne, tylko w setki będą szły na przedmiot. Już wszyscy? No i super. Nie ten przycisk. Skoro już wszyscy, to idziemy dalej, na drugi poziom, pod ziemi. Poczekajmy z okrzykami. O, tu będzie rzeźnik. Czuję to, mówię wam. Tu będzie rzeźnik, jak nic. Spróbuję go pokonać, jeżeli się pojawi. Aczkolwiek dwa razy nie mam, teraz się to uda. Diabetes, proszę pamiętać. Nic innego nie zbieram. Dostać to pikeli 3, nie ma problemu. Nie ma żadnego problemu. Po co tu jestem? Żeby zgładzić wszystko, co tu jest. Tycza. Dzięki. Dalej. A i level, jak ładnie się zgrało. Chyba niebieskich, tych zwykłych nie będziemy już zbierać. Tylko święta. Szafir i ametyst, pamiętajmy, nic więcej. O, jest pierwszy pikeli. O, pikeli. Dobrze, dobrze, nie odbierać, wykończ. Szafir musiałem nie zbierać. A nie, szafiry i ametysty. Maragdy i ametysty. Dobra, szafiry też doliczmy, bo do sprzętu nam poszły. Muszę czekać. A zaraz będziemy je przerabiać. Szafiry, ametysty i szmaragdy w takim razie. Całej reszty nie. Jestem jeszcze gotów. Te, aż ich wentylacją zasłuchajcie, szkielety i nie tylko, fajne. Stawmy to jeszcze, podziemy się, może ich być więcej. Będzie to bardzo świetne. Nie mam ochotę się tu zawsze z jakimś bossem. Najmniejszym. Wdychaj. Dziękuję. Dalej. Jestem jeszcze gotów. I zjechałem przez cały korytarz. Najdłuższy, słuchajcie, Willy Wind ever, to był mój, Diablo. Jakiś rekord osobisty popiłem, chociaż achievement za to nie ma, to aż mi się gęba cieszy. Jak żeśmy długo jechali na tym Willy Windzie cały czas. Chyba 30 albo więcej ich zabiłem. Ta balista się przesuwa, słuchajcie, ona jest popularna. Zawsze o tym zapominam. Nie razy się z nią wymagam, mocuję. Jak się wykrwawią, szkielety. A my naszym szlakiem pójdziemy, jeden przeżył. Albo wyszedł później, bo chyba nic nie przeżyło tego tornada na początku. Obaj będą tam. Jestem jeszcze gotów. Tak, obaj będą tu. I to w jednej sali podejrzewam. Niedobrze. Kubki złota już takie zacne podnosimy. Nie, jeden. Gdzie jest jeszcze jeden? Gdzie jest jeszcze jeden? Nie jestem jeszcze gotów. Dzięki za złoto. Chciałem już konia odpalić tu, ale nie da się. Kurczę, gdzie jest jeszcze jeden? Nie mówcie, że się zwiesiło coś znowu i nie będziemy w stanie ukończyć. Muszę czekać. Musiałem go zostawić gdzieś po prostu. Nie sądzę, żebym go zostawił. Ale z drugiej strony nie ma ich tu więcej. Zobaczcie, w żadnej sali. Tutaj byliśmy wszędzie. Muszę czekać. W każdym jednym miejscu. Rozdzielono nas. Potrzebujesz pomocy? Sama nie dam rady. Leżeć? Może to coś wylezie. Może to nie będzie trzeba skończyć. Nie wiem. Zaraz zobaczymy. A
chyba się w podziemiach coś nie wygenerowało. Może to jest jakiś błąd wczesnej wersji gry. Wczesnej popremierowej dodajmy. Nie jestem jeszcze gotów. Dużo się tu dzieje. Skończy, jeszcze na tym pracuję. Nie, szkielety by to są. Wiesz, kiwne to mówią, znowu, szkielety to będą mieć odporniejszych przeciwników na uderzenia. To mnie też niezmiernie dziwi. Nie jestem jeszcze gotów. Tak, to na pewno jest realne. Dobra, jak wyjechałem teraz zrobił. Może dam radę jeszcze. Jakimś cudem. Ja ostatnią falę, żeby aktywować tych. Nie, nie dam rady. Wtedy to są zabrakło na minimalnie. Może nie, zabrakło. Nie, nie zabrakło. W ostatniej sekundzie bym zrobił. Dobra, dawaj skrzynkę i obolę pani. Dziękuję ci, nieznajomy. Dobra, dawaj skrzynkę. Gdyby nie ty, skinęłabym tutaj. Aha. Teraz chyba już dam sobie radę. A możesz już wypluć skrzynkę? To dla ciebie. Proszę. Dzięki. Diamentów nie zbieramy, topazów też nie. Zawziąłem symbole, owszem, świetna rzecz. Świetna do ulepszania sprzętu. Chyba się coś zepsuło, nie wczytał się jeden z odkupicieli i nie możemy tego przejść. A nie, zobaczcie, dobrze. Możemy to przejść. To zamknięte przejście, z reguły takie jest, dlatego tu nie szedłem z radością. Teraz podładuję wszystko, bo spodziewam się rzeźnika spotkać, już dawno go nie widziałem. Za którym razem musi jechać. Podładujmy wszystko, zanim pójdziemy. Włączmy furią. Na maksa. Jeszcze go dobiję zaraz. Jeszcze kurczę nie zdążył załadować nawet między atakami naszymi. Prawo najpierw, zgodnie z pierwszą zasadą. Padła. O, żółta to ja lubię przedmioty, owszem. Trzymam na rzeźnika starożytnych, jakby był. A może być, wiemy, że doskonale. I ja. Na ostro. Czekałem za krzykami. Safirę zbieramy. Maragdo i amatysty. No i ja. O, wspaniale. Jeszcze gotów. Rzeźnik, ale by było, co? Ciekawe, czy jest achievement dla tego dziada na najwyższym poziomie trudności. Na hardcore na pewno. A na najniższym poziomie, najwyższym poziomie trudności, na zwykłym softcore? Wykonamy się niedługo. Ale ja lubię taką grupę. Jest strasznie satysfakcjonujący build, naprawdę. Przy tym systemie walki jak Diablo. Kurczę, został wprowadzony, to jest po prostu fenomenalne i satysfakcjonujące, fenomenalne. Kapliczkę znowu zostawmy. Będziemy to wracać za chwilę. Na bossa, to się przyda. Łatwiej pójdzie, robota dzięki temu. Tak samo starożytnych zostawiam już. I ładuję furię pomału, żeby się spotkać z bossem. Na uczciwych zasadach. Muszę czekać. Wszyscy? Wszyscy, no to jedziemy, uwaga. Nie, jeszcze mam zabić jednego odkupiciela. A gdzie się skrył? Tutaj na pewno. Na pewno jest tu w tej wnęce, zobaczcie. Muszę jest. Czekać. Radujcie się, moi wierni słudzy. Wieści o waszych czynach poruszyły serca wiernych. Nasi wrogowie w Kyrgyzstanie zwrócili przeciwko wam ostrzej kłamstwa. Proszę. Nigdy się nie zachwiała. Dziś na ziemi nękanej złem i wojną w końcu zapanował pokój. Za wasz bezinteresowny święty triumf. Mam zaszczyt uświęcić was w światłości. Jesteście rozgrzeszeni z tego, czego wykonali. Nie, ciężko będzie tą kapliczkę zrobić. Przynieść mądrość nieświadomym. A może się uda. Od tej pory będziecie znani jako święty Omat, święta Ania
oraz święty Serus. Uda. Będziecie na wieki wieków lśnili, niczym jasne gwiazdy przewodniczki na wyznawców Zakaru. Się uda? Kehan Sanke Kur. Nie się udało zrobić. No to już. Coś groźnego tam leczka, nie? Coś groźnego. Chyba nie leci się przytulić tam, nie? To mnie zapił. Dawaj, furię. Dawaj skrzynkę. Dawaj dropa. Dziękuję. I czas ruszyć na tego mośka. Póki działa kapliczka, uwaga. Ruszajmy. Źródło zmartwienia. Zaraz je rozwiążemy. Władca Grobowca. Po raz kolejny już to zrobimy. I teraz na ochronie. To powinno być banalne. Do zjechania go. Nawet nie wychodzę tego ataku posterowego. Ja tego wprost, słuchajcie, prezydy. To da szacu. Jeszcze kapliczka działa. Już niedługo. Uwaga. Jeszcze kończy. Proszę czekać. Już dzwoni. Zabierać swoich sługusów, dawaj dropa. O jak moje ładnie, święta buława dwuleczna. Całą porę, zamienimy ją ze zwykłą. Niebieską. Skoncentrowany, prymitywny motokluczeństwo świętym. Szkoda, prefiksy pierwsze się pojawiają. Dobra, to mamy zaliczone. Pierwsze podziemia w Kedżistanie. Nieco ponad 20 minut, nieźle. Znaczy podziemia plus twierdzę dodajmy. Te podziemia były wyjątkowo długie. Z reguły są dużo krótsze niż to. Do miasta zrzucamy oczywiście sprzęt, jak zawsze. Do skrzyneczki. Tradycyjne. Tylko święte rzeczy zrzucam. Resztę sprzedaję od razu. Dobra, nie mamy czasu na segregację zbytnio. Muszę zrzucić tak jak leci. Później sobie to uporządkuję tradycyjnie między odcinkami. I teraz tak. Czy to się jeszcze... Nie tu, ale czy to się jeszcze stakuje? Tak, jeszcze jeden mogę dać. Jeden dosłownie. Resztę na wywalenie. Niech sobie wezmą inni je. Jak potrzebują. Tak. Proszę bardzo. A my lecimy do drugiej fortecy. Ale Karnus sobie zostawimy na deser oczywiście. Mamy tutaj ołtarz ruiny do zrobienia. Do którego najbliżej jest chyba z tego teleportu. Jeśli się nie mylę. Tak, zdecydowanie stąd będzie najbliżej. Chociaż... Nie, najbliżej jest stąd. Dobra. Ruszajmy. Z obozowiska żelaznych wilków sobie potuptamy do drugiej twierdzy Kedżistanu i zostaje nam Havezor. Tam mam nadzieję, że zwolimy jedną ze świątyń, kura, z którą opanował Mephisto i zabrał za Karumitą. Nie tutaj. Ach, jak ja bym zagrał paladynem chętnie, jak w to się będzie grało, słuchajcie, nim, świetnie. Czy krzyżowcem, czy paladynem, ale święta klasa musi być w Diablo, nie ma opcji. Byle nie mnich, proszę. Nie lubię go bardzo z Diablo 3. Chwilę grałem tą postacią, ale nigdy nie spodobała mi się takiej klas fantasy. Był zbyt kreskówkowy, nie pasował po prostu tam. Sama idea bardzo fajna, natomiast wykonanie już niekonieczne. Potrzebuję więcej czasu. Chyba tędy musimy wejść. Ja już tu byłem, pamiętam, szukamy ołtarza Lilith chyba. Jeśli się nie mylę, czy w suchych stepach zebrałem go? Zebrałem, to tutaj nam brakuje jednego. I tu gdzieś jest, słuchajcie, właśnie. Dzieje? Jest tu gdzieś jeden z ołtarzy Lilith. Ostatni do zebrania. Nie jestem jeszcze gotów. Idźmy do środka. Tu jest wejście z drugiej strony, więc tędy trzeba wejść. Nie jestem pewien, co tam znaleźć, ale kardynał Maldun zakazał arcykapłanowi zapieczętować przejście. Teraz się dowiemy, bo te kury podładuje, okej. Dawaj, skrzynek. Muszę czekać. O! Podzamiatane. Proponuję tędy od razu iść. Przerwać te rytuały. Wyziębienie, uwaga! Jak za długo to postoimy, nas zamrozi. Czekam, aż mu się skończy, albo aż wyjdzie stąd. No jak ginie, to jest sprawienia, to jest różnica.
kolejną. Dobra. Wygląda jak fragment klucza. Dobra. Na parę rzeczy. I bez litości. Nie jestem jeszcze gotów. Uwaga. Ataki obszarowe. Ura. Takie sztuczki potrafię. Ja też inne potrafię. Ładnie szybować. Ustawić. Takie. I teraz tego samego. Zrobuj. Jestem jeszcze gotów. Wystawmy teraz, że piękna boss fighta. Zamknięto. Jeszcze jedna. Na pewno to coś związanego z Mefistem. A to było właśnie zebrane, pamiętam. Dobra, to jeszcze w innym miejscu musi być. Walkarno. W takim razie to Walkarno. Nie jestem jeszcze dawaj klucz. Dobra. Wszyscy zabici? Tak, moim zdaniem wszyscy. Możemy przejść. A, dobrze, walka na pół może czekać. Zamiast stać bezczynnie, naładujemy sobie jeszcze furię i naładujemy, odnowimy cooldowny, jak się umieje, bo może być boss fight tutaj od razu za wejściem, podejrzewam. A jeszcze zanim on nastąpi, jak widzicie. Blisko było śmierci. Pomóż podładować furię, dziękuję bardzo. Otwieraj się. Co za bydle nas tu czeka? O, i jakiś głom. No pokaż się, chodź. Będziesz się chował jak tchórz? O kurwa. Muszę czekać. Może być ciężko. Nie spodziewałem się takiego trudnego boss fighta, bo to jest trudne. Może powinien pancerz wyknąć po prostu. Już. Jestem jeszcze gotów. Od razu lepiej. Podładujmy sobie furię. Starożytni nie się regenerują. Jeszcze chwilkę, bo jak on się odkryje, zobaczcie, to tak zjechać na całej, na pełnej. To by jak najbardziej skrócić tą walkę. Ale na razie go rozjedziemy. Nawet na raz, zobaczcie. Wdychaj. Na raz się udało, nie do wiary. Doskonale. Co my tu jeszcze mamy? Podziemia jakieś się otworzą, już widzę. Dobra, czyli mamy podziemia pod tym miejscem. W Walkarnos też pewnie są jakieś podziemia do zrobienia. Myślę, że tak. Dobra, rozpalmy ogień póki co. Tak. Okej, okay. Miejsce wyzwolone i od razu idziemy do podziemi. Od razu tam ruszamy. Ciekawe, kiedy 5000 kozłoludów padnie. Bardzo jest. Ja nie sprawdzam tych osiągnięć. One jak są odblokowane, to na bieżąco. Ale nie żebym polował na specjalnie. Miło dostać te tytuły, ale specjalnie ich łowił nie będę. Same się zrobią. Niech same się zrobi. To jest lata gry, jak się zamierza poświęcić Diablo 4. Lata gry. Więc mówimy o latach 5 do 10, a nie o 3 lat, ani 2. Zapewniam. Ja się od tej gry nie odkleję. Siłą mnie trzeba będzie odklejać. Grobowiec zaprzysiężonych, no to idźmy. Pokażmy im, że zaprzysiąc to my możemy najwyżej. Zemstę im srogą i śmierć bolesną. Idźmy. Łyk energetyka i możemy jechać dalej. Cóż nas tu czeka? Jeszcze gotów. Duże ułożenie. Chyba znam ten layout podziemia, ale dawno nie chciałem. Kampania też się pojawia. Jestem jeszcze. Chyba
Nie zostanie ten. To nie, a to pod pałacem on był taki? Chyba tak, pod pałacem były takie chocki. Jest anime, dobrze. Demonów. No to już teraz. Jeszcze pracuję od razu, jeden trek. Dobra. Dzięki. Muszę czekać. Teraz tak, tu byśmy zaszli sobie. Tylko tędy, bo tam nie ma żadnej drogi. Dobra. Lepiej. Tu nie ma. Tak, tylko sprawdzę. Muszę czekać. Czekał, nie ma sensu ich odpalać co chwilę, a później z elitami się zrobimy. Tutaj ich odpalimy co chwilę. Tak, to potrzebne, właśnie. Tylko niech podejdzie tam, i teraz. Idealny mechanizm. Idealny. Elity leżą. Anima zebrana, jeszcze jeden spaliak tam został. Zdjęcia. Ładnie się przejechali, trzeba przyznać. Dobra, kurja, dziękuję. Czemu nie wstrzymać? Pewnie to i tak się łączy do koła tam przyjdziemy. Zacny, zacny. Dobra, Anita. Dziękuję. Jeszcze jeden musi żyć. Jo, jest tutaj wyda. Nie, jest tam. Dobrze to zróbmy. Symulacja obrażeń na nie. I teraz jazda. Dychaj. Podstawę też widzę. Dziękuję. Ustok. Hyc. I mamy dość anime. Teraz tylko wybijmy wszystkich. Nie wiem, że w kozulu, czy mi się wydaje. Jaki miałem już wychodzić? Czekać. Wow. Jest przejście, zaraz tam przejdziemy. Nie jestem jeszcze gotów. Do widzenia. Dobra, idźmy tam. Złoto ładnie się kumuluje i bardzo dobrze, będzie nam potrzebne na wyższych poziomach trudności. Otwieraj, teatr rzezi. Brzmi jakby tu rzeźnik chciał być. O, a co to było? No, teleport dźwignę. Dziwne, prawda? Muszę czekać. Dobra. Przełączniki, zawsze o tym zapomnę. Wyłączona mgła, ale Bayer, takie rzeczy tylko w podziemiach, Diablo. Cyk. Jestem jeszcze gotów. I w teoriach spiskowych niektórych. Muszę czekać. Oj. Zrobione. Znisz demoniczne spaczenie. Nie ma problemu i widzę, że boss fight nas... Muszę czekać. Bo... Zrobimy. Demoniczne spaczenie. Muszę czekać. Naprawdę ich dużo, chyba 4 razy. Chciałbym może minuty grania. Sporo tego. Ta łatajstwa. Muszę czekać. Jest. Kapliczka jakaś. Chciwości. Czemu nie? Czemu nie? Poszukajmy tych źródeł połączenia. Oj, powiększyły się podziemia trochę. Względem początku. Początek był zrobiący bardzo krótkie, niestety nie jest. Tak fajnie jest teraz. Z kim będziemy walczyć walkarną, jak myślicie? Z okulawiaczem czy z Magdą? Nie jestem jeszcze gotów. Myślę, że spokojnie mogę to odpalić. Ale to jest bardzo daleko. Zresztą nam się zdążą z regenerować, żeby być przed boss fightem właściwym.
Łatwo się pozycjonować, przynajmniej póki co. O ile jakieś efekty ograniczenia kontrolne są was nałożone, to naprawdę idzie się ogarnąć tym. Używając uników, nie tylko. To uwaga się ustawi. Myślę, że będę gotowy na grę łotrzycą po takich kockach, klockach, barbarzyńcom, jakich się dopuściliśmy już. Idźmy na ogół. Węcik, czemu nie? Zróbmy. No. A co mam zrobić? Niech to się skończy. Czaszka się przyda. Co mam dokładnie zrobić? Zabijać. Tak, dobra. Zabijać przeciwników, okej. Muszę czekać. No, już trochę przeszli. Muszę czekać. Dodałem. Jeszcze 28 sekund mam czas, aż starczy. Dobra, co to? Chyba elity za mną nie wyjdą. Czemu nie? Przynajmniej Golda się farmiło trochę. A jaki? Prawie nie, że lepiej nie będą. Zwłaszcza na zakończenie. Nadal to jest dobry sposób na levelowanie postaci. Właśnie zostaną się stoją jak ja pracy po godzinach. Muszę czekać. Nie bym taki gotowy jeszcze. Pewien potęgi to ma. Żeby z naszej potęgi, a nie swojej, żegnał to gębla. Ojej, ale wjechałem. Skrzyneczkę poproszę za mój wysiłek i trud. Dzięki tam. Dzięki. Chyba zaraz. A, miałem zbierać ametysty, pamiętam. Nie jestem. Ukończ to wydarzeń publicznych. No właśnie, o tym mówiłem. Samo się zrobi, słuchajcie. Samo się zrobi. Ale cele. Nie zostawmy tego obszaru, więc skończymy. Muszę czekać. Dalej, to znaczy tu, chyba. Chociaż to możemy w drodze powrotnej zrobić. Idźmy dalej. Tędy. Myślę, że to dobry kierunek. Ogromne te podziemia, naprawdę. Te konkretne jedne. Oby było tego warta nagroda, tego wysiłku, jaki nam podejmujemy, żeby to zrobić. Właśnie Alcarnos nas czeka do oczyszczenia. Jeszcze Alcarnos przed nami do oczyszczenia, tak. Pewnie tu. Dobra. Kolejne dwie ogromne istoty, czempioni. Czemu ich tak dużo tak trochę? Dawno już tam demonem posła nie walczyliśmy, który był w prologu. Nie jestem jeszcze. Ten okaleczony baron, on też jest wzorem mobów, znaczy elit do bicia przeciwników na koniec. Podziemi. Dużo do podziemi, skończymy. W cierpliwości. Poziom mistrzowski lecimy jako szalałe, bardzo mnie to cieszy. Bo będziemy tych punktów potrzebować, żeby się zmierzyć z najwyższym poziomem trudności czwartym w grze i wyzwaniami, jakie tam dla nas czekają. A propos czekania, muszę się wrócić tu, gdzie obiecałem iść naokoło, jednak się nie udało. A nuż będzie tu akurat cel misji? Albo jakaś fajna elita, chociaż bo celu misji to ja nie widzę. Ani tego, ani tego. Dobra, przejechać do mnie. Wokół filarów szybko poszło. Naprawdę szybko poszło. Jestem jeszcze gotów. Nie odzwyczaj się od zwierzchowców teraz, za bardzo mnie rozpieścili tym, o proszę. A tu unikat. Ten, którego szukamy, miecz. Naprawdę rzadko lecą unikaty i bardzo się cieszę, bo są tak naprawdę jest kilka, które są najlepszymi przedmiotami w danym slocie, w kategorii dla danego buildu. Więc nie chciałbym tego za szybko znaleźć. Cieszę się, że tak ciężko jest je znaleźć i liczę, że jak już mi poleci, to będzie taki fajny roll i na najwyższym poziomie oczywiście. Czyli tym święty, a tutaj jest niebiański. To będzie niebiański ten, no. Ale to blachy.
muszę czekać. Większy bydlaku przyjdzie. Nie. No nic podobnego. On chyba to się dobrze. Trzeba mu zmienić ten stan. Teraz już nie będzie się miał za dobrze. Ile jeszcze mam miejsca w ekwipunku? Nie mamy już właśnie. Czaszki miałem nie zbierać. To też sobie można darować. I zostawmy miejsce na dropy legendarne z Elite. Gdzie teraz? Chyba już tam. Tak, już prosto tam myślę. Na koniec podziemi, idźmy. Kapliczka Bala, czyli to jego świątynia. Dobra, zaraz wykwaterujemy go z przyjemnością. Wielką rozkoszą go wykwateruje dziada. Najlepiej jak Bal spadnie i sobie głupiego ryja rozwali. Doładujmy na muchach furię i jazda, jedziemy go. No, wyskakuj. Kto tu jest? O, a on jest też dowódcą piekielnego przepływu teraz. Niezbyt potężny przeciwnik. Przynajmniej nie przy tym poziomie odporności na truciznę, jaki mamy. Da się go wyczizować łatwo. Tańcząc po jego tornado. No, trudno tak naprawdę unikanie tego, a nie bać o samym skutkiem. Tu jestem jeszcze gotów. Zagdam pana i dawaj dropa. Dziękuję. Skończone. Dobra. Mamy go powalonego dziada. A teraz z radością udajmy się do Alcarnus, ostatniej z twierdzy oczyszczenia w tym odcinku. Mam nadzieję, że tam już nie będzie podziemi. Liczę na to szczerze. Jeżeli będą, sobie je zrobimy na koniec. W finałowym odcinku już proponuję. Idźmy do Alcarnus nie przedłużając. Najbliżej tam będzie z tego punktu. Oj, zanim pójdziemy, właśnie. Zanim pójdziemy, blisko nie było. Jestem jeszcze gotów. To musimy mieć miejsce, żeby w ogóle się wyruszyć. Dobra, tyle już zostawmy. Tak, szef. Ametystów dużo potrzeba, dobrze wiedzieć. Teraz nie możemy się teleportować w tamto miejsce. Cyk. Gdzie jest najbliżej do Alcarnus? Stąd. Pyk. Właśnie, udręka się najwyższy poziom trudności nazywa. Nie koszmar. Cel Alcarnus, cel Alcarnus. Jedziemy zatem. Tam jest jeszcze jedna kapliczka do zebrania. Ołtarz Lilith, przepraszam, nie kapliczka. Chciałem powiedzieć. Tutaj już żadnych nie ma, wszystko oczyszczone. Jazda, byle szybciej. Pomijamy wszystkich przeciwników podstawowych tutaj, nawet nie będę się zatrzymywał do nich. Nie ma to żadnego sensu. Potrzebuję więcej czasu. Jedziemy prosto zrobić Alcarnus. I zakończymy tym samym twierdzę w Kedżestanie. Wszystkie będą wyzwolone. A jak nasze postępy w regionie? Całkiem nieźle, niedługo 4 punkty mistrzostwa nam wiadomo. Co to jest? Oto i Alcarnus. Pewnie znowu czy raki trzeba będzie rozwalić. Zgadza to. Musimy się zapisać do Alcarnus, dobra. Tak właśnie zróbmy. Jak to tak ładnie, proszę. Nie śmiem odmówić. Tu jest ołtarz Lilith, zbrany. Indziej go pozbierałem. Dobrze wiedzieć. Nie jestem jeszcze gotów. Zobaczmy. Tak, to tu się wchodziło i walczyło z Magdą. Pamiętacie to? Chyba jeszcze dalej nawet. Nie jestem jeszcze gotów. Siedziba wiedźmy. Tak, to tu się walczyło z nią. Intrus. Dokładnie w tej sali się z Magdą walczyło. Szkoda, że jej nie wymazano z gry. Zatem akurat nie tęsknię, naprawdę. Pewnie nie możemy jej ruszyć, dopóki te szyraki nie są rozwalone. Przeczytajmy notatki. Na pewno trzeba szyraki zniszczyć, żeby z nią zawalczyć. Nie jestem jeszcze gotów. Obiekt 23. Plaga Alcarnus zrodziła się z martwych tego miasta. Jak co się tutaj dzieje? Tak, mamy je zniszczyć, tak jak myślałem. Nie jestem jeszcze gotów. To nie będzie w podziemiu przynajmniej. Cieszę, cieszę. Ja bardzo.
Dobra, jedźmy. Ale się skrupuje. Wyjolaczą raszę, tak jak bydla. Oddychaj. Odrodziła się z tych narośli. Teraz nie będzie miał jak. Mam o to. Ciekawe, że wcześniej się nie dało rozwoić. Szmaragdy miałem, nie? Pamiętam. No podnieś to. Co to za trudność. Umocnienie nam zjeżdża, ale to spokojnie, damy radę. Pokaż się. Tak blisko śmierci, tak, zgadza się. Ja nie znam tych znikających, pojawiających się przeciwników, naprawdę. Usto? Silna jest skubana. Tego się obawiałem. Nie jestem jeszcze gotów. Może idą te ataki. Czekajmy, co rozumiem. Teraz. Muszę czekać. Blisko. Muszę czekać. Znowu symulatra. Odsłoń. Muszę czekać. No, powaliliśmy go teraz. Trzeba tutaj zjechać do końca już. Już prawie do końca. Czeko. Niedaleko i nie na długo. Zdychaj, teraz. Do widzenia. Zdechaj. Zrobione. Zdychaj. Dobra, od razu rozpalamy tu ogień, na nic nie czekam. Mam nadzieję, że żadnej siedziby wiedźmy ani innych cudów nie będziemy musieli robić. Rozpalamy to po prostu, może znikną. Głuchy mnie żyją. Dobra, zniknęły. Alcarnus zaliczone, świetnie. Nie ma tu siedziby wiedźmy, doskonale. W jednym z fortów pozostawiliśmy jednak coś, co ja chcę zrobić bardzo. Gdzie to teraz było? Niech ja sobie przypomnę, gdzie te twierdze były. To jest punkt nawigacyjny żelaznych wilków, może stąd się teleportuję po prostu. Wiem, że jeden ołtarz lilii tutaj mam pominięty, tak, i teraz z tego zaliczyć. To jest punkt żelaznych wilków. Zapomniane ruiny, to chyba nie tu. A może sobie daruję, znajdę go przy okazji, jak zawsze. Nie ma co przedłużać odcinka, i tak bardzo długo nam wyszło. To wszystkie twierdze, jeśli chodzi o Kedżistan. Pozostaje nam tylko jedna rzecz. Havezar, i tu mamy trzy twierdze. Wieresz, pomnik krzyżowców, którą sobie zrobię na końcu. I stos Erimana, od którego zaczniemy w ogóle swoją przygodę. Tam ustawmy już znacznik. Teleportujemy się w następnym odcinku. Zaczniemy oczywiście. Myślę, że tutaj właśnie warto skończyć
mi się bardzo podobało. Myślę, że jeśli miałbym w kolejności ustawiać, to jeszcze zaczekam na Havezor. Potem zrobię ranking tego, jak na końcu odcinka następnego, jak mi się podobały bardzo, w których aktach twierdzę najbardziej. Na to i na więcej zapraszam was już na kolejne odcinki, a teraz trzymajcie się, do usłyszenia, pa pa!